Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest zmysł katolicki i dlaczego dzisiaj katolicy prawie w ogóle go nie posiadają. Zapraszam. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest zmysł katolicki. Sensus catholicus, według ojca Woronieckiego, jest to połączenie cnoty roztropności i dobrego, prawie że intuicyjnego zrozumienia, czym jest katolicka wiara. Połączenie roztropności i dogłębnego, intuicyjnego, czyli bardzo intuicyjnego w tym sensie, że bardzo głęboko zakorzenionego, nie tyle nauczonego, co wypracowanego właśnie zrozumienia katolickiej wiary. A więc roztropność i zrozumienie katolickiej wiary. Po kolei, czymże jest roztropność? Roztropność jest to cnota, która pozwala nam dobrze wybierać środki do celu. Dobrze wybierać środki do celu, czyli rozpoznajemy jakiś cel, czy to cel ostateczny, czy jakiś cel doczesny, chcemy osiągnąć coś, chcemy udać się gdzieś, rozważamy, jakie środki powinny być użyte, aby ten cel w właściwy sposób, szybko, odpowiednio osiągnąć. Cnota roztropności. Tym, czymże jest to intuicyjne poznanie wiary? Według ojca Woronieckiego nie będzie go posiadał ten, kto nauczył się katolicyzmu przez 3 lata, poznał wiarę, studiował katechizm, słuchał kazań i teraz po prostu już będzie to wszystko rozumiał. To jest za mało. To nie jest tylko sama wiara. A więc wiara jest uznaniem za prawdziwe to, co Pan Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podał. Ten zmysł katolicki będzie oczywiście czymś dużo szerszym, obejmującym więcej różnego rodzaju zagadnień, zjawisk, czy wymagającym większej ilości cech. Aby mówić o takim zmyśle katolickim, potrzeba nie tylko wiary, ale dużo, dużo więcej. Roztropności i głębokiego, intuicyjnego, niemalże zrozumienia wiary. A więc nie tylko cnota wiary, ale jej dogłębne zrozumienie. Jak ono powstaje i na czym ono polega, to głębokie zrozumienie wiary. Według ojca Woronieckiego powstaje ono poprzez długoletnie praktykowanie wiary. Długoletnie, nie długie letnie, tylko długoletnie, wieloletnie praktykowanie wiary. Prawdziwe, gorliwe praktykowanie wiary. A więc większą szansę na posiadanie zmysłu katolickiego będzie miał ten, kto od dziecka wychowywał się w katolicyzmie i faktycznie wychowywał się w zasadach katolickich, nie tylko jako katolik, ale faktycznie te katolickie zasady, katolicka liturgia, katolicka wiara, to wszystko przesiąkało to życie i powoli kształtowało tego człowieka. A więc długoletni i taki dogłębny kontakt, który wyrabia zrozumienie, właśnie intuicyjne zrozumienie tego, czego wiara w konkretnych sytuacjach będzie od nas wymagała. Poznanie liturgii wyrabia w człowieku odpowiednie zrozumienie tego, jaki jest Bóg, jaka jest nasza relacja wobec Pana Boga, jak do Niego mówić należy, jak bliźniego należy traktować. Liturgia będzie to wyrabiała. Później poznawanie prawd wiary, katechizm, to wszystko będzie dokładało swoje cegiełki. Obcowanie z osobami, które również żyją w ten sam sposób, będzie oferowało pewne przykłady, które będą ilustrowały, jak te zasady później należy realizować w konkretnym życiu. Bo gdy mówimy o prawdziwie katolickim wychowaniu, to oczywiście taka osoba jest otoczona w dużym stopniu właśnie dobrymi katolikami. Nie ma możliwości mówić o katolickim wychowaniu, gdy rodzice wychowawcy nie zwracają uwagi na otoczenie. Myślę, że powoli powinno stawać się to zrozumiałe, czym jest to intuicyjne zrozumienie, poznanie wiary. Chodzi o wiarę, która na wszystkich płaszczyznach, można powiedzieć, że niejako zmysłowo tego człowieka przenika. Oczywiście, że kluczowy jest rozum, czyli to poznanie wiary. Oczywiście, że kluczowa jest wola, która świadomie, dobrowolnie otwiera się na tą prawdę. Natomiast to musi być właśnie z wielu różnych stron długotrwały wpływ wiary. Taki człowiek, który z jednej strony posiada cnotę roztropności,
Z drugiej ma to głębokie, intuicyjne poznanie wiary. Taki człowiek według ojca Woronieckiego będzie człowiekiem, który posiada prawdziwie katolicki zmysł. Do czego służy ten zmysł katolicki? Otóż służy on do tego, żeby szybko, niejako intuicyjnie właśnie rozpoznawać, co w danej sytuacji, w konkretnej sytuacji jest katolickie, a co nie. Jaka myśl, jaka idea jest katolicka, a jaka nie jest. Jakie zachowanie będzie katolickie, a jakie nie jest. Jaki strój będzie katolicki, a jaki nie jest. Jaka muzyka będzie katolicka, a jaka nie jest. No tutaj to słowo katolicki używam po części w różnych znaczeniach tego słowa. To znaczy czasami można by wziąć to słowo tutaj w cudzysłów na zasadzie katolicki, zgodny, odpowiadający wierze, promujący tą wiarę, budujący tą wiarę, a nie dla wiary obojętny albo nawet lekko szkodliwy. Taka dusza będzie to wyczuwała. Dlaczego będzie to wyczuwała? Dlatego, że jej rozum dobrze funkcjonuje dzięki cnocie roztropności, posiada wystarczające informacje, żeby to ocenić, ale ta osoba nie musi się nawet zastanawiać dużo, dlatego, że czuje to, w jaki sposób czuje, czy to jest jakaś gloryfikacja emocji? Nie. Czuję to w tym sensie, że ilość tych bodźców, które wskazywały już tej osoby, co jest katolickie, a co nie jest, już tak głęboko to weszło w duszę, że jest to dla tej duszy automatyczne. Nie ma w tym oczywiście nic złego, bynajmniej, wręcz przeciwnie. Dlaczego nie ma w tym nic złego? Czy jest w tym coś złego, gdy specjalista w swojej dziedzinie od razu rozpoznaje problem, bo był skonfrontowany z tyloma konkretnymi przypadkami, że doskonale wie, jak lekarz, który widzi człowieka i już na podstawie kilku słów, albo nawet samego spojrzenia doskonale diagnozuje problem, to jest lekarz, który jest bardzo dobrym lekarzem. To nie należy oczekiwać tego, czy wymagać, żeby prawdziwy specjalista to był taki, który musi najpierw poświęcić na badanie każdego konkretnego przypadku 10 lat. Tak? Im szybciej człowiek jest w stanie skutecznie rozpoznać problem, tym lepiej. I tak takim specjalistą, katolikiem, posiadającym prawdziwie zmysł katolicki, będzie właśnie taki człowiek, który niejako intuicyjnie rozpoznaje, co jest faktycznie dobre, co sprzyja wierze, co człowieka rozwija, co jest katolickie, a co nie. Na wstępie powiedziałem, że dzisiaj katolicy mają z tym ogromny problem. Skąd taki pomysł? Ano stąd, że nie bardzo ma jak się ten zmysł katolicki w nas rozwinąć. Zacznijmy od tego, że nauka o cnotach, a więc również o cnocie roztropności, poszła dosyć daleko idąc w zapomnienie. Kościół w epoce posoborowej, idąc w stronę takiego pewnej naiwności, jeśli chodzi o antropologię, praktyczne zapomnienie o grzechu pierworodnym, poszedł w stronę tego, takiej powiedzmy w praktyce, w pracy wychowawczej, takiej tezy, że człowiek jest zasadniczo dobry. Tak, piekło, to ma jakieś tam absolutne wyjątki do niego trafią. Człowiek jest dobry, nie potrzeba jakoś bardzo nad nim pracować. Ta antropologia poskutkowała tym, że cnoty kardynalne w nauczaniu Kościoła popadły w zapomnienie. Każdy może zrobić tutaj własny eksperyment, zastanowić się, kiedy ostatnio słyszał od jakiegoś księdza, oczywiście nie tradycyjnego, coś o cnotach kardynalnych. Kiedy ostatnio w jakichś pismach magisterium Kościoła była mowa o cnotach kardynalnych, kiedy jakiś biskup w swoim liście pasterskim pisał o cnotach kardynalnych. To są może jakieś bardzo pojedyncze przypadki. A więc Kościół nie uczy nas praktykować cnoty roztropności, no bo ona jest jedną z cnót kardynalnych. A gdy Kościół nas nie uczy, to kto nas nauczy? Mogą się zdarzyć, dzięki Bogu, dobrzy rodzice, wychowawcy, którzy będą w praktyce tą cnotę wyrabiali, być może nawet o niej nie mówiąc, to się też może zdarzyć, dzięki Bogu. Tak? I wtedy taki człowiek będzie miał pewne predyspozycje. Natomiast co do zasady, jakby ogół katolików ma bardzo mały kontekst dzisiaj z cnotami kardynalnymi. Nie uczy się ich wypracowywać, tych cnót, nie wyjaśnia się, jak człowiek się rozwija zgodnie z zdroworozsądkową katolicką antropologią. A więc już tutaj mamy problem, jeśli chodzi o cnotę roztropności. 2. Jak to jest z naszym intuicyjnym zrozumieniem
wiary. Jak to jest dzisiaj ze znajomością w ogóle wiary na takim poziomie? Najpierw zacznijmy po prostu rozumowym. Jak to jest dzisiaj z katechezą? Każdy może tutaj swoje własne doświadczenia z katechezy w czasie szkolnym może sobie przywołać i zastanowić się, czy coś wyniósł. Czy wyniósł z tej katechezy coś, mam na myśli faktycznie poznanie wiary. Zasadniczo moje doświadczenie osobiste i doświadczenie osób, z którymi o tym rozmawiałem, było takie, że pomimo tego, że często katecheci, księża byli bardzo sympatyczni, często widać było, że mają dobrą wolę, no to jednak skuteczność tej pracy katechetycznej była bardzo mała, to znaczy nie skutkowała faktycznie poznaniem katolickiej wiary. To jest jeden istotny aspekt. Jeśli chodzi o poznanie wiary, również kwestia przekazywania wiary w trakcie kazań, czyli już bezpośrednio w kościele, również tutaj każdy z nas może swoje własne doświadczenia przywołać z pamięci, jak dużo faktycznie jest tam katechezy przybliżania katolickiej wiary wiernym, a jak dużo jest tam różnego rodzaju komentarze, takiego powiedzmy lania wody w kontekście zajmowania się mniej lub bardziej ziemskimi sprawami, powtarzaniem takich dosyć prostych prawd na zasadzie, że trzeba być dobrym człowiekiem, sprawiedliwym i praktykować miłość bliźniego w sposób akurat modny obecnie w kościele, bo to się pojawia, tak? To znaczy co jakiś czas pojawiają się takie idee, że no to należy praktykować tą miłość bliźniego właśnie w ten albo w ten sposób. Poza takimi rzeczami niewiele słychać moim zdaniem w kościele. Jeśli macie inne doświadczenia, piszcie w komentarzach. Myślę, że można pokusić się na stwierdzenie, że sztuka głoszenia kazań w Polsce nie służy dzisiaj rozwojowi wiary. Że tematy są bardzo rzadko dobierane według klucza przybliżania faktycznie prawd wiary wiernym. No ale to jeszcze nie jest koniec tego, dlaczego nie posiadamy dzisiaj jakby z automatu tego zmysłu katolickiego. Również jeśli chodzi o właśnie całość tych bodźców, które na nas spływają, to jest bardzo poważny problem. Ilu rodziców, wychowawców dzisiaj świadomie na przykład właśnie dba o towarzystwo dla swojego dziecka pod kątem tego, czy to towarzystwo będzie dobrym przykładem, czy złym przykładem. Jakże często dzieci są zostawiane jakby tak zupełnie przypadkowi. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, jak często sami rodzice dają ten przykład prawdziwie katolickiego życia. W coraz bardziej sekularnym świecie coraz mniej jest rodziców, którzy sami dają przykład katolickiego życia. Ale nie to jest najgorsze. Najgorsze zostawiłem sobie na koniec. To jest oczywiście liturgia. Nie przez przypadek wymieniłem liturgię na samym początku tego, co kształtuje ten zmysł katolicki. Bo to właśnie liturgia jest tym środkiem wybranym przez Pana Boga, żeby wejść z Nim w kontakt. To Pan nasz Jezus Chrystus zostawił nam mszę świętą. To czyńcie na moją pamiątkę. To jest Jego wielki dar. Jego ciało i Jego krew. Najświętsza ofiara jest tym kontaktem z Panem Bogiem, jest tym działaniem dydaktycznym. To właśnie msza święta ma nam pokazać, jak wielki, doniosły, wspaniały jest Bóg. To właśnie msza święta ma pokazywać, jak my wobec Pana Boga mamy się zachowywać, jak mamy do Niego mówić. To właśnie msza święta ma nam pokazać, kim jest Bóg i kim jest człowiek. No i msza święta trydencka to robi poprzez szacunek, wyważenie, spokój. Tam wszystko jest tak pięknie doniosłe, czyli nawet radość, gdy ona wybucha nawet tymi największymi powiedzmy, no może nie deklaracjami, tylko przejawami w okresie wielkanocnym, to i tak jest ona doniosła, godna i spokojna. Smutek liturgii w liturgii żałobnej również, jakże on jest piękny, doniosły i spokojny. Ta liturgia pełna czci i szacunku wobec Pana Boga, ale też ostatecznie wobec człowieka, bo nie ma tam nic infantylnego, nie ma tam nic, co by nie odpowiadało rozumowej istocie człowieka, czyli jego prawdziwej, też naturalnej godności. Na liturgii, na mszy trydenckiej człowiek jest traktowany jak dziecko Boże, jak dziedzic nieba, jak istota rozumna, której nie godzi się takim bodźcem emocjonalnym ciągle poruszać. Jak to jest na nowej mszy? Odsyłam do
mojej całej playlisty Kontrowersje wokół nowej mszy. Tutaj tylko w skrócie. Nowa msza nie wyrobi w człowieku tego głębokiego, intuicyjnego poznania wiary, bo nie wyraża jej w stopniu wystarczającym. I to jest katastrofalne, bo to oznacza, że ten środek, który służy do poznania, takiego doświadczenia tej wiary, na doświadczenia na każdym poziomie, tym intelektualnym, rozumowym, ale też poprzez zmysły, ten środek przekazuje ją w sposób wysoce wybrakowany. Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu. Gdzieś ten ciężar z czci Bożej przechodzi na wspólnotę. Oczywiście, że deklaratywnie Bóg wciąż tam jest na pierwszym miejscu, ale jak się spojrzy tak po prostu na ten rytm, na to, co tam się dzieje, to człowiek bardzo wyraźnie został przesunięty w centrum w porównaniu do mszy świętej trydenckiej. I co to znaczy? To znaczy, że to podstawowa, ta podstawowa relacja Boga i człowieka w nowej mszy zostaje zaburzona. To nie jest już takie oczywiste, że wszystko jest dla Pana Boga, wszystko ukierunkowane na Niego. Tu już jest w centrum stół, dookoła wspólnota. Pieśni chwalą bardzo często właśnie wspólnotę, a nie wielkie tajemnice naszej wiary. Sama liturgia, sam rytm mszy świętej bardzo słabo wyraża ofiarny jej charakter, co również jest kluczowe dla zrozumienia katolickiej wiary, duch ofiary. Liturgia nowa bardzo słabo wyraża naszą nadprzyrodzoność naszej wiary, czyli to, że potrzebujemy wszczepienia w Chrystusa, aby wejść do nieba, że potrzebujemy stać się uczestnikami boskiej natury, aby wejść do nieba. Kluczowa prawda wiary, wszystko kształtująca w katolicyzmie, która praktycznie nie istnieje w trakcie nowej mszy. Znowu zastanówcie się, kiedy na nowej mszy słyszeliście o nadprzyrodzoności naszej wiary? Kiedy to wyraźnie, dokładnie padło, że tak, nie wystarczy być dobrym człowiekiem, trzeba być uczestnikiem boskiej natury, aby wejść do nieba. Tylko Chrystus może nas uczynić uczestnikami boskiej natury. Kiedy o tym słyszeliście? Jeśli się zdarzy ksiądz, który o tym powie, to są to absolutne wyjątki. Sam rytm mszy świętej ani tego nie wyraża, ani teksty mszy świętej tego nie podkreślają. A więc jest to milczące usunięcie, milczące zaniedbanie, milczące zanegowanie tych prawd wiary. Milczące zaniedbanie, czyli zanegowanie, czyli nie dosłowne, ale usunięcie skutkuje tym, że w wiernych nie wyrabia się zrozumienie tych prawd wiary. Podam teraz kilka przykładów, takich dosyć skrajnych, gdzie widać bardzo wyraźnie, jak brakuje zmysłu katolickiego. Prostym przykładem jest szalone twierdzenie księdza Natanka, że dzieci poczęte metodą in vitro nie posiadają duszy. Mówiłem już o tym w osobnych materiałach. To, że sama metoda jest niemoralna, bynajmniej nie oznacza, że taki człowiek nie posiada nieśmiertelnej duszy. Rzucenie takiej tezy i później jej przyjęcie przez wiernych księdza Natanka świadczy o drastycznym braku zmysłu katolickiego. Każdy, kto ma chociażby szczątkowy zmysł katolicki, czyli każdy, kto chociażby szczątkowo poznał wiarę i posiada chociażby szczątkową roztropność, będzie w stanie od razu wyczuć, że jest to niekatolickie, ekstremalnie niekatolickie. I jeśli tego nie rozumiemy, no to zaakceptujmy, że nie posiadamy zmysłu katolickiego, że nie rozumiemy katolickiej teologii, że nie znamy jej prawie wcale i najprawdopodobniej cnoty roztropności również nie posiadamy. Nie jest to w naszych czasach naprawdę nic niezwykłego i uświadomienie sobie tego jest początkiem drogi do tego, żeby to naprawić. Innym przykładem jest akceptacja komunii na rękę. Również jest to skrajny przykład braku zmysłu katolickiego. Człowiek, który ma katolicką wiarę, który miał przesiąk, który rozumie rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, rozumie wielkość Pana Boga i szacunek, który jesteśmy Mu godni, nie jest w stanie zaakceptować takiej formy przyjmowania Komunii Świętej na rękę, tej formy współczesnej, o której teraz mówię, znaczy mówię o formie współczesnej, teraz praktykowanej w większości kościołów w Polsce. Ta forma nie wyraża prawie w ogóle szacunku, jest katastrofalna i dla człowieka, który ma zmysł katolicki, który rozumie wiarę, to jest oczywiste. Dlatego też w Polsce nie dało się wprowadzić wcześniej, dużo wcześniej, komunii na rękę, bo wierni mieli jeszcze pewien zmysł katolicki. Dało się w Niemczech, bo tam on dużo wcześniej już upadł.
Ostatni przykład już wcale nie jest aż tak bardzo oczywisty, ale również bardzo ważny. Mianowicie sposób zachowania w kościele. Liturgia właśnie tego nas uczy. Szacunku, ale spokojnego szacunku. Poddania się jednocześnie pod pewne zasady roztropności. Więc Kościół określa nam, że powinniśmy przyklęknąć przed Najświętszym Sakramentem, ale nie powinniśmy padać przed nim na twarz. Kościół dokładnie to reguluje, jak się zachować wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu. Tam trzeba zrobić podwójne przyklęknięcie. Jeśli Najświętszy Sakrament nie jest wystawiony, pojedyncze, wobec Najświętszego Sakramentu w tabernakulum zdarza się, że ksiądz odwraca się tyłem do tabernakulum i wtedy na przykład śpiewa Ite missa est w trakcie mszy świętej również. Który feraż okadza wiernych również stojąc tyłem do tabernakulum. To się liturgicznie zdarza. Natomiast nigdy wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu tam nikt nigdy nie stanie tyłem do wystawionego Najświętszego Sakramentu. Chodzi o to, żeby pokazać tą różnicę. To właśnie w trakcie wystawienia w sposób szczególny chcemy oddać cześć Panu Jezusowi i tam unikamy chociażby cienia jakiegokolwiek zasłonięcia sobą Najświętszego Sakramentu. I tutaj chciałbym nawiązać również do kilku komentarzy, które pojawiły się pod naszym ostatnim materiałem ze śpiewem Salve Mater Misericordiae. Swoją drogą zachęcam tych, którzy jeszcze nie widzieli, do zapoznania się z tym materiałem. Moim zdaniem naprawdę warto. Bardzo pięknie to wyszło naszemu chórowi. Zachęcam. Tam nasz chór stoi w takim półgolu, które jest otwarte, to znaczy zostawia prześwit, przez który widać ołtarz i w tym półgolu stoi chór pojawiły się komentarze, jak to może chór w takiej szkole tutaj tradycyjnej, jak może stać tyłem do ołtarza. No, moim zdaniem jest to również reprezentacja, pokaz braku katolickiego zmysłu. Jest tam dobra wola i pewna wiara, no bo musi być jak najwięcej szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Słuszna zasada. Ale pamiętajmy o tym, że Kościół, pomimo tego, że wyznaje tą zasadę, jednak reguluje te zasady i wyznacza pewne stopnie. Jak wspomniałem, wobec Najświętszego Sakramentu w tabernakulum zdarza się nawet liturgicznie, że osoby, czy kapłan, czy ministran staje bezpośrednio tyłem do Najświętszego Sakramentu w trakcie okazania wiernych, który feraż i kapłan na przykład w trakcie Ite missa est. I teraz oczywiście, gdy nasi chórzyści próbują, to znaczy ćwiczą śpiew, ćwiczą zawsze na chórze i chór jest właśnie po to, żeby śpiewać w trakcie liturgii z niego. Natomiast gdy chcemy nagrać na film, na którym będą oni śpiewali właśnie i będzie widoczny również ołtarz po to, żeby w sposób szczególny oddać tą cześć Panu Jezusowi, bardzo trudno jest sensownie to zrobić w innej konfiguracji. To znaczy, gdy ustawimy ich właśnie w ten sposób, że widać i ołtarz, i chórzystów, wtedy mamy z jednej strony pokazany ten śpiew, widzimy, co się dzieje, z drugiej strony mamy nieustannie to spojrzenie na Najświętszy Sakrament. Jednocześnie specjalnie zadbałem o to, żeby nikt nie zasłaniał sobą Najświętszego Sakramentu, no bo oczywiście uważam to również za niestosowne. Natomiast sam fakt tego, że te osoby nie są zwrócone twarzą do Najświętszego Sakramentu, w żaden sposób nie uwłacza Najświętszemu Sakramentowi, tak samo jak gdy kapłan śpiewa Ite missa est tyłem do tabernakulum, również nie uwłacza to w żaden sposób Najświętszemu Sakramentowi. Więc mamy tutaj do czynienia z zastosowaniem pewnych zasad dotyczących powiedzmy naszego zachowania w trakcie mszy świętej, w trakcie liturgii, mutatis mutandis, tak? Chór odwraca się w ten sposób właśnie po to, żeby lepiej podkreślić to, co się tutaj dzieje, żeby lepiej pokazać jednocześnie ten śpiew i ołtarz. Żeby nie robić takich przebitek, tutaj śpiewają, a tutaj ołtarz, tylko żeby pokazać i jedno, i drugie nieustannie, to znaczy, żeby cały czas to było mniej więcej widoczne, poza może jakimiś zupełnie pojedynczymi fragmentami. Moim zdaniem jest to jak najbardziej zgodne właśnie z zasadami, które Kościół określa
w swojej liturgii i również jeśli chodzi o zachowanie w kościele, przypominam, że kościół zabrania na przykład wychodzenia z kościoła rakiem po to, żeby nie odwrócić się tyłem do Najświętszego Sakramentu. Zabrania. Tak? To jest ściśle zabronione, bo właśnie roztropność powinna to odpowiednio uregulować. Właśnie zmysł katolicki polega na tym, że przesiąkamy tymi zasadami i potrafimy je odpowiednio zastosować, a nie widzimy jakąś zasadę, o, Najświętszy Sakrament, więc muszę mu oddać cześć i dlatego muszę paść twarzą na wycieraczce i wszyscy będą musieli przeze mnie skakać, bo trzeba oddać Najświętszemu Sakramentowi cześć. Działając nierozumnie, nie oddajemy Panu Jezusowi czci, poddając się pod zasady Kościoła, praktykując je i stosując je później w naszym życiu jak najbardziej i Panu Bogu cześć oddamy i będziemy się uczyli również tego zmysłu katolickiego i tego i sobie i wszystkim moim widzom serdecznie życzę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.